Ponad 1000 uczniów z całej Polski wzięło dziś udział w Synerize Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół i Przedszkoli w Szachach, które rozegrano w Spodku. Impreza odbyła się po raz siódmy, teraz wróciła po 2-letniej przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa. Zauważyłem, że to jest bardzo fajny sport, niekontuzyjny, trochę ćwiczy mózg i po prostu fajnie się w niego gra. Poszłam do szkoły sportowej. Były dwa turnieje, dwa razy miałam trzecie miejsce. Nie wiem w sumie dlaczego, po prostu gram, a czasami nawet z nudów, a czasami śpiewam nawet, jak gram. Rywalizacja odbywała się w szachach błyskawicznych 10-minutowych. Każdy uczestnik rozegrał 7 partii, przewidziano 20 grup wiekowych. Na pewno dzieci się bardzo rozwijają tutaj, poznają też innych zawodników, spotykają się z nimi na innych turniejach i to ich cieszy też, że właśnie pamiętają, że z tym chłopakiem grałem, z tą osobą grałam. W naszej szkole szachy są bardzo ważne, od wielu lat są częścią naszej szkoły. Wielokrotnie byliśmy, nasza szkoła była mistrzem częstochowy dzieci lub młodzieży w szachach. Szachami interesuje się coraz więcej młodych osób, także między innymi za sprawą sukcesów Jana Krzysztofa Dudy, ale nie tylko. Na pewno pomógł też Gambit Królowej. Zainteresowanie właśnie wzrasta poprzez te nauki w szkołach, przedszkolach. No i myślę, że dzięki takim turniejom też dzieci są zadowolone. Każdy otrzymuje poczęstunek, pakiet startowy, więc myślę, że każdy wyjdzie zadowolony. Zadowoleni na pewno byli ci, którzy otrzymali nagrody. Zakończymy więc w języku szachowym szach mat.